jakiś zamek, jakiś pałac. Tutaj słuchajcie, jakaś zakochana para nad jeziorem. Tutaj co, zobaczcie, nowe te są. Na rolki dla dzieciaka. Grażynka, co ty tu robisz, słuchana? Słuchaj, kochana, czy ty się w ogóle nie pomyliłaś? Weź ty się, kurczę, dziewczyno, rozejrzyj, w jakim ty tu jesteś w śmietniku. Morby. O, la. Kurczę, gdzie był ten dzbanek? Cholera, nie wiem. Powiem wam, jestem zakręcony, bo patrzcie, mam dwie zakrywki. Tu jeszcze są, patrzcie, jakie łyżki odjechane. Elo, kurczę, ja żem tak troszeczkę może nie bluźnił. Siemanko, słuchajcie, wracam na, może nie na miejsce jakiegoś tam, ale fajna torba. Kurde, elegancja. Patrzcie, prawie jak ta turecka. Jeszcze tylko obczajmy chyba zamek. Nie, słuchajcie, zamek jest spoko, ale zarąbiście. Kurde, tu dużo coś papierów może być. Co tu może być? Chlebek jest. Ulala, tu taka, widzę, wersja dosyć mocno spożywcza. Nie powiem, żebym był, słuchajcie, o. Tu coś mamy, słuchajcie, zaraz se tutaj rzuci. Ulala, co to jest? Nie ma szału, słuchajcie, skarpety. Nawet nie, to nie są skarpety. To dla jakiegoś, słuchajcie, malucha są te. Kobieta udziergała. A to może bym miał taką na zimę opaskę. Uhu. No w to jakbym się nie starał, słuchajcie. Nie wcisnę. Tam jest dziecięce. Słuchajcie, obrazy wjeżdżają. Sztuka, halo. Tu jakaś ta. Lubię, słuchajcie, taki kalkulator. Patrzcie, jaki ten. Kiedyś wy się pewnie śmiejecie. Ja nie wiem, skąd oni go wzięli. Kiedyś, kurde, to było trendy. Patrzcie, tu jeszcze zielony ten wystaje. Zawijamy. Słuchajcie, zawijamy. Temat jest rozwojowy. Ale potłukli, słuchajcie. Potłukli indyjski rodowy teges. Teraz nie wiem, gdzie odłożyć, żeby tak... Wiecie, o co chodzi. Tutaj też jakiś zamek, jakiś pałac. Tutaj, słuchajcie, jakaś zakochana para nad jeziorem. Loch Ness, to mi to nie wygląda, jezioro. Trzeba obczać. Słuchajcie, z tyłu jest jakaś koperta. Proszę państwa, wszyscy są przygotowani. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy to jakiś, słuchajcie... A nie, to ja już żebym myślał, słuchajcie, albo romantyczny list, a bardziej myślałem, że jakaś kobicina, słuchajcie, już zmęczona. A to co mamy? Co to jest w ogóle? Kurde, nie wiem. Patrzcie, jakby perfum. Nie wiem, ale perfum z taką rurą? Dziwne. Lubię troszeczkę na tych śmietnikach sobie pogrzebać. No hej, mała. Uj, ty to już chyba, kochanie, wyrośnięta jesteś. Podejrzewam. Zdrowia ci życzę. Wszystkiego dobrego. No tu miały być, słuchajcie, jakieś porcelany. Pewnie były. Ktoś był wcześniej. No tak to w życiu jest. Kto rano, słuchajcie, wstaje, temu tam ktoś coś daje. A jak my, słuchajcie, śpimy do 17, no tak, do 17, to się cudów nie spodziewajmy. Jezu, ktoś tu łazi. Grażyna, weź tutaj, towar jest teraz brany pod uwagę. O, kobito, słuchaj, odezwij się do mnie. Znalazłem ci ten teges, nie wiem. Kobita, słuchajcie, nie wiem, na ostatnim filmie ja tu specjalnie przyszłem. Mówiła, że to jest po prostu jakaś zacna pozycja. Ja się, powiem wam, uśmiałem, bo myślałem, że to jest jakieś dziadostwo. Patrzcie, jeszcze te. I tak myślałem, kurde, w domu tak, no ale po co, jak będę? O którymś tym myślałem tak, żeby wziąć, no ale kurczę, przecież no nie wiem, już mam tyle tych. Tak myślę, może wystawię to, słuchajcie, za
Nie, no po prostu, nie wiem, odkładam na razie tu. Ale słuchajcie, ja muszę, wiecie o co chodzi? U mnie już po prostu ciężko się ruszyć. Dobrze, że powiem wam, dzisiaj fajnie się z towarem trochę ruszyło. O, świeży worek jest, słuchajcie. Chowamy się, słuchajcie. Patrzcie tu, tutaj posprzątać po sobie. No, tutaj można takiego, słuchajcie, gnoju robić. To jest solidna firma. Torba musi być dzisiaj pełniutka. Obczajamy. Kurde, kobito. Tu były gdzieś te graty wczoraj, ale najlepiej, słuchajcie, przyjść drugi raz po coś. To już, kurczę, coś znaleźć, to graniczy. Nie to, że jest to świeżo. Obczajamy. No tutaj, słuchajcie, spożywczy temat. No wiem, jak ten, kurde, ten nie to zajechany jest dosyć zajechany. Tu jakaś korona, słuchajcie. Psz, to nie są żarty. O, ale fajny ten. Fajna ciężarówka, szkoda, że to nie jest jakaś tego matchboxa, ale lecimy z tematem. Słuchajcie, tego wczoraj nie było. Albo ja byłem jakiś taki, powiem wam, lekka gapa. Tutaj co, zobaczcie, nowe te są. Na rolki dla dzieciaka. Elo, no słuchajcie, nieużywane. Nie, no zawijamy. Trochę jak gdyby, wiecie, nie sezon, bo się chłodno robi. Aczkolwiek może jak gdyby ktokolwiek. Dobra, ja ten worek tu przerzuciłem, nic z tego nie wynikło. Uwaga, bo wyleci coś, to będziemy nurkować, proszę państwa, będziemy nurkować. O, proszę, i już wjeżdża, słuchajcie, jakaś porcelana rodowa, bo to wszystko tutaj są tylko, słuchajcie, porcelany rodowe, tu nie ma. Najlepiej kobita, ale to mi się wydaje, że ona już sobie ze mnie zwałę robiła. Wiecie co? O, a ciekawe jak będzie, słuchajcie, niedługo Halloween. Nie, no powiem wam. O, nowa skakanka, patrzcie. Wszystkie normalnie, wszystkie znaki na niebie pokazują, że ja muszę na dietę przejść. Ale dzisiaj w ogóle dziękuję tej pani, która mi napisała. Albo dziękuję tobie, bo w sumie już. O, tutaj jest jakaś ta, Grażynka, co ty tu robisz, słuchana? Słuchaj, kochana, czy ty się w ogóle nie pomyliłaś? Weź ty się, kurczę, dziewczyno, rozejrzyj, w jakim ty tu jesteś w śmietniku. Słuchajcie, ona w ogóle nie była świadoma, gdzie ona trafiła. Dobra, ona chyba z tym koniem była tutaj zawinięta. No dziewczyno, no wskakuj tu do wujka, do torby. O, lala. Kurczę, gdzie był ten dzbanek? Cholera, nie wiem. Powiem wam, jestem zakręcony, bo patrzcie, mam dwie zakrywki. Tu jeszcze są, patrzcie, jakie łyżki odjechane. Elo, kurczę, ja żem tak troszeczkę może nie bluźnił, ale ja nie wiem, czy ja... Kurczę, powiem wam, mam taką zarąbistą pamięć, ale mega krótką, bo nie jestem pewien już, czy... Nie, patrzcie, jest tutaj. Ja żem myślał, że już to schowałem, a ja jeszcze tego nie schowałem. Dobra, kochana, szukamy tej torebki, co ty mówiłaś, że ona jest, może wiadomo, że to co to jest? A, takie fajne, patrzcie, dla dzieci do rzucania. Ale nie wiem, czy to jest używane. Ja pierniczę, no znowu słowo wezmę. Jezu Maria, to nie jest jakieś markowe. Nie wiem, czy to są, słuchajcie, ile tutaj wycena była, no słabiutko, tak słabiutko. Nie wiem, nie znam się, kurczę, jak mi ktoś powie. Towar lubicie, słuchajcie, świeży towar jedzie. Kurde, to gdzieś było ta... Tylko mi zależy, słuchajcie, na tej torebce. Nie małej, ale jej za diabła już nie znajdę. No ale jak ja jej nie znajdę, no to było tu. Na setę.
Kurczę, gdzie ja rzuciłem? Świeży towar jedzie, słuchajcie. Jest to, co zobaczysz. Tego porego zapewniłem, ale czemu on jest jakiś w ogóle? W ogóle nie wiem, co jest z nim. Coś z nim jest nie tak. Słuchajcie, ona mogła być gdzieś. To było koło tych pistoletów, ja podejrzewam. Jest mi bardzo niezmiernie przykro. Ale po prostu, no jest porażka, ale wiecie co jest, portfel jeszcze, słuchajcie, o, tu są jakieś paszczelutki, coś tu jakieś tematyczne jeszcze jest, wezmę tu wywalę. Tak żebym wywalił, że nic nie wypadło. Nie, no coś widzę taką. No tutaj badziewie. To są te. Patrzcie, ktoś nie poznaje, żeby były te. Były tu ostatnio. Jak one się nazywały? Co mówiłem, te fajne takie. O, jest ten misiek. Siema, wiesz co, masz szczęście. Nie wiem, słuchajcie, wezmę go, uratuję. Co to później będzie, będziemy się martwić. Ona tam gdzieś jest w ramce. Tutaj jakieś poczty. Nie, to te. Dziadostwo. Ona gdzieś tam jest. Kurde, no nie. Powiem wam, to jest najgorsze w tych śmieciach. O, jest ta. To było gdzieś koło tego. O, to było gdzieś koło tego. To jest ten klimat, słuchajcie. Coś mi się tak wydaje. Jesteśmy na... O, ja już tam, co by nie robić, słuchajcie, to ja nie mam ręki. A ona będzie tam na pewno na dole. Tak, tam jest ten teges. I ona gdzieś na pewno tam siedzi, się ze mnie śmieje. Kochana, śmieje się, śmieje. Ale za to, żem wygrzebał, słuchajcie, coś... Tutaj jakieś chyba karty są, słuchajcie, dla dzieciaczków. Fajne, zawijam. Nowe to jest, słuchajcie, nowa pozycja. Nawet za mocno nie zmokło, więc się przyda. Słuchajcie, odpuszczam ten tom. Odpuszczam tą portmonetkę. No słuchajcie, no niestety, no. W życiu wszystkiego nie można mieć. Nic tu ciekawego nie ma. Nie ma nic ciekawego. Powiem wam tylko tyle, że zawijamy temat. Kochana, jak mnie oglądasz i chcesz tą huśtawkę tego monstera, to pisz śmiało. Jeszcze ostatni taki, wiecie, fachowy luk na śmieci. Chwilę, co macie, macie. Lecimy. No jakieś tam, może nie skarby, bo wiadomo, że... Może ja mam tutaj, słuchajcie. Kurczę, patrzcie, jakie to jest w ogóle... Jaka to jest psychika zepsuta, nie? Z tymi śmieciami. Już odchodzicie, aczkolwiek... A jeszcze może. Kurde, bo ja może tak... Ja powiem wam, ja tak... Wczoraj zacząłem rzucać tymi gratami. I możliwe, że gdzieś to tu... Przeleciało na tą stronę. Nie powiem, żebym się nie uśmieszył. Patrzcie, jakiś kibel jest. Nie wiem, biorę ten kibel. Może to ta seria sama. Pełno jest takich tych jaczy, jakaś pszczółka. Nie no, powiem wam, ja to już za... Hello Kitty numer 3. Ale fajnie, dwie mam siory. Słuchajcie, dwie siostry.
Ale zarobiście, że ja się żem się tutaj cofnął. Wcale mi się nie chciało, ale mówię, idę. To w ogóle nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Wieloryb chyba, słuchajcie. Rzucam tam, już w ogóle przeglądam. Patrzcie, jaka fajna ramka. Good time. W sumie ja nie muszę brać coś tego good time. Good time to ja mam cały czas. A to słyszałem, ktoś mi powiedział na filmie, że to się tu odmyka i coś tam jest tego. Wiecie co, wezmę to do domu, pośmieję się z tego. Kurde, powiem wam, jak ktoś jest nowy na tym kanale i czai temat, co ja tu wyrabiam w tych świetnikach, to sobie myśli, o co tam w ogóle chodzi. A my cały czas, słuchajcie, patrzcie, parasolka, o, ta kobiecina, chyba coś o tej parasolce, mówię, a nie no. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy to może mieć jakąś wartość, nie? Powiem wam, ręce mi opadają, ale wiadomo, ja lubię grzebać w śmietnikach, ktoś zbiera sobie parasolki, nie? Tak to działa. Tutaj w ogóle, patrzcie, to jest ten. To jest chyba, nie wiem, myślałem przez chwilę, że to jest na do tego, ale to jakieś takie jakaś jakby czaszkowe, powiem wam. Myślałem, że to jest, no jak to, na ciuchy, jak się wchodzi do domu, się stawia. Patrzcie, ja to wczoraj nawet nie widziałem, ile tych pierdółek tutaj jest. Ludzie święci. A to wszystko, patrzcie, to jakieś takie mroczne, niby jakaś lalka, niby teges. Nie wiem, czy to jakieś takie, a co to tych patyków jest, do czego to jest? Słuchajcie, najgorzej, że to może być z kompletu. Powiem wam, te patyki. Ja pierniczę, jakaś jeszcze szczotka, zobaczcie, tu jest następne takie coś. Ja nigdy tego wczoraj nie widziałem. Co ja w ogóle nie wyprawiałem? Ludzie, tylko jeszcze jest bardziej ile tu pełno. Patrzcie, jaką udało mi się cukiernicę znaleźć. Ulala. Matko jedyna. Powiem wam, normalnie. A ja już chciałem iść, słuchajcie, patrzcie, ile tu jeszcze się udało po prostu skarbów natrzepać. Patrzcie, tu jakieś torty. Co tu się dzieje? Patrzcie. Ziomek chce tu zajechać, już nowe śmieci wyrzucać, ale patrzcie, jakaś trumna. Nie no, czwarta Hello Kitty. A, to słuchajcie, patrzcie, tu się to nakłada. Kto to w ogóle wziął i tak wywalił to wszystko? Nie no, już. Patrzcie tu. Co to jest? Jakieś chrabąszcze, tu jakaś tegeska. Okulary, słuchajcie, okulary. Nie, ja powiem wam, że się muszę stąd chyba delikatnie jakby ewakuować. O, jeszcze to mu ratuje, zobaczcie, jaka ta. Rak chyba to jest. No, tylko jedyna. Nie wiem, powiem wam, patrzcie, tych dziwadeł tu jest pełno. Najlepiej powiem wam, jak ja to zobaczę jutro, bo dziś już mi się nie chce. O, jest następny ten czopór. Jakiś to jest wszystko do prania. Jak ja to obczaję, słuchajcie, to jest w ogóle. Użyję słowa bezcenne, ale nie użyję słowa, ale fajny ten. Mam, spaczy dla mamusi ekstra. Ekstra kosa. Nie no, ja już zawijam stąd, słuchajcie. Zawijam. Zawijam, bo tu już nic ciekawego nie ma. Ja podejrzewam, że mi zaraz tutaj jakimś normalnie psami poszczują. Wiecie, o co chodzi? Miałem wybrać tak na chwilę, na momencik, słuchajcie, a to z tymi śmietnikami to tak jest. Dobra, zawijam już teraz na setę w ogóle, nie. Ja mam, słuchajcie, ja mam obiad na gazie, przecież ja nie mogę takich rzeczy zrobić, wszystko się tam przypali.
Dobra, słuchajcie, patrzcie. Obczajcie jeszcze na koniec, co tu się w ogóle w torbie kręci. Nie wiem, jak chcecie to napiszcie, to zrobimy jutro jeszcze ten unboxing taki, wiecie. Wyciągniemy, co tam było, piszcie śmiało. Czy chcecie zobaczyć, to zrobię taki filmik. No i co, no. Fajny komentarz, słuchajcie, napiszcie coś ciekawego, no i życzę wam miłego dnia albo wieczora, nie wiem, kiedy tam oglądacie moje te po prostu kosmicznie cudowne filmy, nie? Wiadomo, to tam jakiś ten, jak on tam miał? No ja Polański to ze mnie nie będzie i nie jest i nie będzie, no ale jakieś tam, słuchajcie, tak można trochę śmieci pokazać, nie? Widzę, że was kręcą, mi się wydaje, że zaraz obrócę tylko kamerę. No siema nereko wszystkim, tak? Słuchajcie, coś chyba schudłem, coś mi się wydaje, nie wiem. Takie mam wrażenie, nie? Napiszcie w komentarzach, ale proszę tylko o pozytywne komentarze. Nie, co ty, nie wciemniajcie, spasłem się jak świnia, wiem o tym. Ale już dieta, słuchajcie, dieta wjeżdża. Efekty będą, mam nadzieję, nie jak ostatnio. Kurczę, znowu jakieś tutaj, słuchajcie, śliskie tępy, śliskie ziomki chodzą po dzielnicy. Tu trzeba uważać, słuchajcie, zobaczcie. Jest to wszystko poopalane do maksa. Ja znam tych ludzi. Dobra, co ja miałem wam powiedzieć? No towaru napchałem. I co, życzę wam miłego dzionka albo wieczoru. Coś wam miałem w ogóle powiedzieć. No nie odnośnie tuszy, bo ona na razie nie spada, nie? Wiadomo, no ale nie ten, nie od razu Rzym zbudowali, jak to mówią, nie? Trzymajcie się, słuchajcie, na razie. Wszystkiego dobrego wam życzę.